Witam serdecznie na moim kanale. Mam na imię Alicja i jestem karopetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych, jak badania operacyjne, statystyka, matematyka, ekonometria, finanse przedsiębiorstw, matematyka finansowa czy mikro, makro i tak dalej. Całość oferty możecie znaleźć na stronie internetowej zadaniaprojekty.pl. Gdy potrzebujecie się ze mną skontaktować w sprawie konkretnych zadań, jak najbardziej od razu piszcie na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Tam załączajcie swoje zadania, gdy tylko będę miała możliwość, na pewno z Wami się skontaktuję. A dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie z finansów przedsiębiorstw z ilościowego i wartościowego progu rentowności. Gdy mamy zadanie o następującej treści, spółka akcyjna Mauritius zajmuje się sprzedażą i produkcją i sprzedażą krzeseł. Jednostkowe koszty zmienne produkcji wynoszą 15 zł, koszty stałe 126 tysięcy zł, koszty finansowe 6 tysięcy zł miesięcznie, a cena sprzedaży netto 35 zł. I polecenie brzmi: oblicz roczny, ilościowy i wartościowy próg rentowności. Pierwsze, co musicie zauważyć w treści tego zadania, to to, że elementy takie jak koszty stałe czy koszty finansowe są podane miesięcznie. To też, jaka jest cena, czy koszty zmienne, jednostkowe, to w tym momencie to nie jest zależne, czy miesięczne, czy jak. Więc jeżeli wypiszemy sobie to, co jest wiadome, jaka jest wielkość produkcji, że ona jest nieznana, że koszty stałe to 126 tysięcy, oczywiście domyślnie miesięcznie, jednostkowy koszt zmienny wynosi 15 zł, bo to wszystko ja mam w jednostce złotych, cena to 35, i koszty finansowe 6 tysięcy złotych i zysk operacyjny jest w tym momencie nieznany, to musimy policzyć ilościowy próg rentowności. Jeżeli oczywiście, ja Wam zwrócę uwagę na coś, jeżeli w treści zadania jest powiedziane, że macie obliczyć roczny ilościowy próg rentowności, a podane są koszty finansowe, to trzeba skorzystać ze wzoru, który te koszty finansowe uwzględnia, bo podstawowy wzór nie ma plus i, po prostu w liczniku jest KS. A więc w tym zadaniu podchwytliwe to jest jeden z elementów. Gdy podstawicie i koszty stałe zwiększycie o 6 tysięcy kosztów finansowych i podzielicie przez 35 minus 15 jako cena minus koszty zmienne jednostkowe, to oznacza to tyle, żeby powiedzmy nasza produkcja okazała się opłacalna, to my musimy w tym momencie przynajmniej wyprodukować 6600 sztuk, ale co ważne, miesięcznie. Jeżeli chcemy policzyć, jaki jest wartościowy próg rentowności, to musimy przemnożyć tę liczbę sztuk razy w jakiej cenie chcemy sprzedać każdą z tych sztuk i w tym momencie wiemy, że trzeba wyprodukować towar od naszej szacowanej wartości 231 tysięcy zł, aby nam się opłacało, czyli żeby pokryć zarówno koszty stałe, jak i odsetki. A więc możemy ostatecznie zinterpretować, że firma musi miesięcznie, co ważne miesięcznie, wyprodukować przynajmniej 6600 sztuk produktu, czyli o wartości 231 tysięcy zł, aby działalność mogła być rentowna, czyli powyżej tej wielkości produkcji firma, żeby osiągała zyski operacyjne dodatnie, nie ponosiła tej straty operacyjnej, czyli można powiedzieć, że produkcja na poziomie przekraczającym 6600 miesięcznie, dopiero ona będzie generowała, powoduje generowanie zysków, czyli firma pokryje zarówno i koszty stałe i finansowe, czyli licznik tego, co tutaj mamy zapisane w tym wzorze. Jedynym już elementem do wyjaśnienia jest to, że te wyniki to są ile trzeba wyprodukować miesięcznie. A więc jeżeli chcemy powiedzieć, jaki będzie roczny, ilościowy i wartościowy próg rentowności, należy przemnożyć razy 12 miesięcy 6600 i razy 12 miesięcy 231 tysięcy złotych. Te elementy są ważne, żeby zwracać uwagę, że dane są zapisane miesięcznie, a my mamy obliczyć jakieś wartości w stosunku rocznym.
Ja na ten czas kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło obliczenia ilościowego i wartościowego progu rentowności. Jeśli macie oczywiście problem ze swoimi zadaniami, możecie od razu pisać na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl wraz z załącznikami. Tam załączajcie swoje zadania. Gdy tylko będę miała taką możliwość, na pewno się z Wami skontaktuję. A sami możecie znaleźć, powiedzmy, zasady współpracy ze mną na stronie internetowej zadania@projekty.wp.pl. Komentujcie moje filmy, jeśli potrzebujecie, subskrybujcie kanał, gdyż tylko wtedy będę wiedziała, że zadania są Wam potrzebne. I korzystajcie z całej tej udostępnionej wiedzy i w formie poszczególnych filmów, czy to z matematyki finansowej, czy z finansów przedsiębiorstw, czy z wielu innych przedmiotów. Korzystajcie od razu z przygotowanych playlist. Ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce. Rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo tylko to Wam będzie gwarantowało zaliczenie czy to egzaminu, czy kolokwium.